propozycja wyszła tu od moich pań opiekunek parlamentu. Zresztą to nie jest ich pierwszy fajny pomysł. Początki pomysłu były takie, żeby przychodzimy, robimy dzień kapcia. Natomiast kiedy zbliżał się ten termin z obchodami pierwszego dnia wiosny, stwierdziłyśmy, że dobrze by było, żeby ten dzień troszeczkę po prostu rozszerzyć atrakcje dla naszej młodzieży i tak naprawdę wymyśliłyśmy, że w związku z tym, że ma być to dzień kapcia, dzień piżamy, że przychodzimy w szlafrokach, bierzemy ze sobą przytulanki. Na taką senną atmosferę wśród bajek. My się poprzebieraliśmy w takie podomki, szlafroki, kapcie takie domowe, niektórzy w piżamy. Uczniowie na początku rano badali sytuację, zobaczyli najpierw, że my jesteśmy przebrani i szybciutko wskoczyli w swoje piżamki. Na przerwach będziemy puszczać bajki, są to wtedy bajki krótkometrażowe typu Bolek i Lolek i kołysanki. Natomiast na lekcjach jest ułożony specjalny harmonogram, że każda klasa przychodzi i ogląda wtedy bajki, powiedzmy te dłuższe, Madagaskar, Smurfy, jeszcze teraz leciał Shrek. Dzisiaj nam jeszcze towarzyszy druga atrakcja, jaką jest zaćmienie słońca. Co chwilę młodzież koło godziny 10 oglądała przez okno. To z wizją.pl. To dla Was zmieniamy Szczecinek. www.miastozwizją.pl